Dzień dobry. Dziś opowiem Państwu o kolejnym właścicielu Krotoszyna. Tym razem będzie to pierwszy dziedzic, który nie mieszkał w naszym mieście. Zapraszam zatem na opowieść o Józefie Potockim, hetmanie wielkim koronnym, wojewodzie kijowskim, poznańskim i krakowskim, a przede wszystkim o fundatorze gmachu poklasztornego, w którym obecnie mieści się nasze muzeum. Józef Potocki, herbu Pilawa, urodził się w roku 1673. Był synem Andrzeja, magnata i Hetmana Polnego koronnego oraz Anny z domu Rysińskiej. Po ojcu odziedziczył olbrzymią fortunę magnacką na kresach i stał się jedną z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych postaci w życiu politycznym Rzeczpospolitej pierwszej połowy XVIII stulecia. Józef Potocki prowadził ożywioną działalność polityczną. W roku 1702 został wojewodą kijowskim, a rok później przyczynił się do stłumienia buntu Semena Paleja na Ukrainie. Początkowo był stronnikiem Sasów, jednak urażony przez Augusta II przeszedł w 1705 roku na stronę Stanisława Leszczyńskiego, potwierdzając jego pakta konwenta. W roku 1706 otrzymał od króla buławę hetmana polnego i jeszcze w tym samym roku dowodził prawym skrzydłem wojsk Leszczyńskiego w przegranej bitwie pod Kaliszem, po której dostał się do niewoli. W roku 1707 Potocki został hetmanem wielkim koronnym, a w kolejnym roku poniósł klęskę w bitwie pod koniec polem. Po bitwie połtawskiej z 1709 roku przedarł się ze swoim wojskiem na Węgry, gdzie podjął służbę w armii Franciszka Rakoczego. W 1710 roku przedostał się do Bender, gdzie stanął na czele antyrosyjskiej emigracji i rok później wraz z Kozakami Hetmana Filipa Orlika, Tatarami a także Turkami, ruszył na Ukrainę w celu wsparcia stronnictwa Stanisława Leszczyńskiego. Wyprawa nie powiodła się, a Potocki wrócił do kraju dopiero w roku 1714 i wraz z ówczesnym biskupem warmińskim, Teodorem Potockim, późniejszym prymasem, przewodził opozycji przeciw dworowi Wettinów oraz familii. W 1733 roku poparł elekcję Stanisława Leszczyńskiego i został regimentarzem Konfederacji Dzikowskiej. Po elekcji pogodził się jednak z królem Augustem III, od którego otrzymał buławę hetmana wielkiego koronnego – i w 1735 roku podpisał uchwałę Rady Generalnej Konfederacji Warszawskiej. W roku 1743 otrzymał urząd wojewody poznańskiego a w 1748 krakowskiego. Potocki prowadził także bardzo aktywną politykę zagraniczną, która znacznie wykraczała poza jego kompetencje. Jeszcze przed pogodzeniem się z królem SASem, przygotowywał przeciw niemu zbrojną konfederację w porozumieniu ze Szwecją, Turcją oraz Prusami. W 1737 i 1738 roku przybywał u niego wysłannik turecki Ibrahim Efendi, o którego misji Hetman w ogóle nie poinformował króla Augusta III. W latach 1729-1750 Potocki przyczynił się do zerwania aż dziewięciu Sejmów, czego rezultatem było m.in. udaremnienie powiększenia liczebności wojska Rzeczypospolitej. W swoich dobrach, zwłaszcza kresowych, zakładał manufaktury tkackie, w których zatrudniał tkaczy ormiańskich do wyrobu modnych wówczas pasów kontuszowych. Prowadził też działalność fundacyjną na rzecz kościołów i klasztorów oraz przyczynił się do koronacji cudownych obrazów u Dominikanów w Lwowie, a także w Leżajsku. Na jasnej górze Hetman Potocki ufundował południowo-wschodni bastion twierdzy klasztornej, gdzie złożył swoją buławę hetmańską, którą prawdopodobnie odziedziczył po ojcu. W roku 1725 Józef Potocki nabył od jedynej córki Zygmunta Gałeckiego, Zofii Anny Gałeckiej, podupadłe i zadłużone dobra krotoszyńskie. Przyszło mu je spłacać wierzycielom aż do roku 1741. Krotoszyn nie był stałą rezydencją Hetmana, w przeciwieństwie zresztą do poprzednich jego dziedziców. Dlatego też władzę nad miejscowością i okolicami sprawował przez swoich urzędników – w roku 1727 z inicjatywy Potockiego wyremontowano i przebudowano wnętrza Krotoszyńskiego Pałacu, uszkodzonego w wyniku pożaru. W celu odbudowy gospodarczej pod upadłego Krotoszyna w 1728 roku wydał Potocki nową ordynację miejską, która porządkowała lokalne przepisy oraz regulowała relacje pomiędzy mieszkańcami miasta a jego właścicielem. Około 1731 roku dziedzic sprowadził do Krotoszyna zakon ojców Trynitarzy, którym przekazał jako uposażenie wyremontowany drewniany kościółek pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, a także dawny folwark miejski w Zmysłowie. Dwa lata później kazał wybudować im murowany klasztor, czyli obecną siedzibę Muzeum Regionalnego, na którego elewacji możemy zobaczyć herb, m.in. pilawę. W 1735 roku Potocki, już jako hetman wielki koronny, dla zapewnienia miastu bezpieczeństwa, sprowadził do Krotoszyna osobowy oddział Wojska Kwarcianego i tym samym utworzył tutaj pierwszy w dziejach miasta garnizon. Józef Potocki był dwukrotnie żonaty. Pierwszą jego żoną była Wiktoria Leszczyńska, z którą miał dwójkę dzieci: Zofię i Stanisława. Drugą zaś była o wiele młodsza od magnata Ludwika z Mniżchów Potocka. Późniejsza dziedziczka Krotoszyna i fundatorka murowanego już kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dlatego też i wewnątrz tej świątyni m.in. możemy zobaczyć herb Pilawę. Zarówno o Ludwice z Mniszków, jak i o Trinitarzach i Kościele Piotra i Pawła nagrałem już oddzielne materiały. No i linki do nich, jak zwykle, zamieszczę w opisie tegoż filmiku. Józef Potocki został odznaczony orderem Orła Białego w 1719 roku, a także rosyjskimi orderami Świętego Andrzeja Apostoła I powołania, a także Aleksandra Newskiego. Wszystko to w roku 1742. Józef Potocki zmarł 17 maja 1751 roku we wsi Załośce w Małopolsce i został pochowany, jak jego przodkowie, w podziemiach kolegiaty w Stanisławowie, czyli w dzisiejszym Frankowsku. Dziękuję bardzo za uwagę. Muszę się przyznać, że cały czas jestem Państwu winien jeszcze trzy materiały dotyczące dziejów Krotoszyna, bo nie nagrałem filmiku ani o czasach rozderzewskich, ani o czasach kołeckich, ani tym bardziej o czasach potockich. Na pewno to zrobię w przyszłości, nie jestem jednak w stanie powiedzieć kiedy, ponieważ są to dość obszerne materiały, więc wymagają nieco większej ilości czasu na ich przygotowanie, ale na pewno kiedyś je zrealizuję. A w przyszłym tygodniu jeszcze będzie krótszy materiał, na który już dziś zapraszam, jak zwykle. We wtorek w samopołudnie spotykamy się tutaj na naszym YouTube'owym kanale. Jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.